Złoty medal olimpijski dla sportowca bezcenny, ale gdyby go przetopić i spieniężyć, zysk byłby żaden, bo złota w tym złotym krążku jest niewiele. Medale na Soczi wyprodukowane w Moskwie są już na miejscu. Justyna Schubert-Kotomska. To jest dwukilogramowy kawałek srebra, półprodukt, od którego rozpoczynamy produkcję medali. A cała składa się z 25 etapów. Pierwszy, surowiec wędruje do pieca, wytapia się srebro i brąz. Potem wycina się kwadraty o odpowiednich rozmiarach i nadaje się im kształt koła. Co się teraz dzieje? Nazywamy ten proces kulkowaniem, czyli obróbką kulkami. Na tym etapie wygładzana jest powierzchnia, czyści się ją ze wszystkich zadziorów powstałych przy grawerowaniu. Proces trwa około 30 minut. Medale projektowali rosyjscy designerzy i pierwotnie wyglądały zupełnie inaczej. Pierwsza wizja została odrzucona, bynajmniej nie z powodów estetycznych, ale technicznych. Designerzy chcieli połączyć metal z kwarcem, ale niestety nie potrafiliśmy pracować z kwarcem. Do wyprodukowania 1300 medali zużyto ponad 3 kg 24-karatowego złota, 2 tony srebra oraz 700 kg brązu. Ile złota jest w złotym medalu? 6 gram. Tu medale są odtłuszczane, opłukiwane w dwóch różnych wannach i kryte lakierem. W tej komorze są suszone, a w tej ochładzają się dwie części medalu, metalowa i kryształowa. Kryształ jest w zamrożonym stanie, a i tak trzeba użyć siły, żeby spasować. Teraz wstążka i do Soczi. Taki medal dla sportowca to największy skarb. Jego produkcja trwa raptem 14 godzin. Ale na to, żeby go mieć, trzeba pracować latami. Moskwa, Justyna Schubert-Kotomska.